Cześć, ja nazywam się Tomasz, a to jest kanał W Pogoni za Marzeniami. Dziś zapraszam Was na unboxing lodówki turystycznej. Ostatnie zakupy przed wyjazdem. Lodówkę, czy ona się w ogóle do czegoś nada, czy też się nie nada. Tu mamy jakiś kabel, widzę, zasilający. Tu mamy kabel do samochodu. Ciekawe. Idziemy zobaczyć dalej. Jeszcze tam jest jedna lodówka. Tysiaczek, uch. Trochę szkoda. Trochę szkoda. W ogóle jak małych zostało. To jest nie? No i nic więcej w sumie nie ma. Poznacie moją nową przyjaciółkę Elitówkę. Elektryczna. Będzie nam służyć całe nasze wakacje. O ile się sprawdzi. Miejmy nadzieję. Także już jest nasza. Tak, już jest nasza, już jest kupiona. Teraz będziemy robić unboxing. Dziś zapraszam Was na unboxing lodówki turystycznej. To jest lodówka turystyczna, którą można dostać w każdym większym sklepie generalnie. Nam chodziło właśnie o to, żeby kupić taką lodówkę, którą Wy też możecie kupić w jakimś Waszym sklepie, który jest niedaleko Was, dlatego że generalnie te lodówki nie różnią się od siebie praktycznie niczym. We wszystkich sklepach jest ten sam silnik, ta sama zasada działania, praktycznie taka sama pojemność. Pojemność różni się niewiele, od 20 do 24 litrów to są te lodówki, są 20, 22, 24. Generalnie wszędzie jest to samo. Także zapraszam Was na unboxing. Otwieramy lodówkę. Nasza lodówka kosztowała 399 koron. Kupiliśmy ją w sieci sklepów Biltema, ale tak jak mówiłem, takie lodówki są dostępne nawet w Biedronce w Polsce, w Decathlonie, w jakichkolwiek innych większych sklepach, które oferują kempingowe bądź takie turystyczne rzeczy, bądź też sportowe rzeczy. Co mamy w środku? W środku mamy wszystko podzielone na segmenty. Widzę? To jest góra lodówki, wykonana instrukcja obsługi. Instrukcje obsługi. Co mamy w instrukcji obsługi? Oczywiście jak złożyć, jak podłączyć i inne wstety. Góra lodówki to jest nic innego jak wieko z silnikiem. Tu mamy silnik, tu mamy wiatraczek, który chłodzi. Tak, moc chłodzenia to jest 48 W, grzania, aha, bo ona ma też funkcję grzania. Grzania to jest 45 W i to jest moc na akumulatorze w samochodzie. A jakbyśmy chcieli ją podłączyć do gniazdka, bo nasza lodówka jest wyposażona w takie i takie złącze, czyli można ją podłączyć zarówno w samochodzie, jak i do gniazdka gdzieś na przykład, nie wiem, na kempingu. I na kempingu, jakbyśmy ją sobie podłączyli pod gniazdko, to jest 53 W. Czyli w samochodzie mamy moc chłodzenia 48 W, a z gniazdka 53 W, czyli w sumie w samochodzie nieźle sobie radzi. I grzenie 48, a w samochodu 45. Ok, dobra. Tak to wygląda. Tu mamy wejście, widzę. Aha, czyli wejście samochodowe jest połączone już na stałe. Czyli możemy sobie je tutaj schować. A tu mamy wejście takie normalne, czyli 230 V. I do tego powinno być gdzieś w środku, powinien być kabelek. O, proszę bardzo, mamy kabelek. Tak, i taka jeszcze przegródka. Dobra. Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? Tu u góry mamy przełącznik, chłodzenie, grzanie. Okej. Co my tu jeszcze mamy? Przegroda, jakieś karty, nieważne. No i oczywiście lodówka, nie? Uuu.
według najnowszych energetycznych oznaczeń nasza lodówka ma F. Prawdopodobnie według starych oznaczeń miała A albo B. Jak wiecie, od tego roku obowiązują nowe oznaczenia energetyczne. Jeżeli będziecie w sklepach gdziekolwiek kupować, to trzeba na to bacznie zwracać uwagę, ponieważ te nowe mają tutaj barkod u góry, te stare tego nie mają. I nieraz możecie zobaczyć, że lodówka na przykład ma A++, a generalnie rzecz biorąc według nowych oznaczeń już nie ma żadnych A++++, zaczyna się od A, czyli F to w sumie nie najgorzej. Mamy 94 kWh, a co tutaj mamy? 24 litry, wiadomo, 57 dB. No to jest tak, powiedzmy sobie, nie za głośno, nie za cicho. No cicho to też nie jest. Zaraz przystąpimy do testu. Podłączymy tą lodówkę. Mamy tutaj licznik rowerowy, który będzie nam służył za termometr. Dobra, jak złożyć taką lodówkę? Wyjmujemy to z środka, czyli lodówkę. Tu mamy tą pokrywę. Złożenie jest banalnie proste, ponieważ mamy tutaj takie zapadki, które muszą wejść w te tutaj otwory. Po prostu wkładamy to do środka. Prosta. Teraz tak, w takim układzie ona jest otwarta. Jeżeli to przekręcimy tu, lodówka jest zamknięta. Tak? Jeżeli ją przenosimy, również lodówka jest zamknięta, nie możemy tego otworzyć. Tak to wygląda po złożeniu. To jest ten schowek, który trzeba dobrze zamknąć, jeżeli będziemy to otwierać, bo to takie jest, wiadomo, chińska robota małych rączek. I musi być dobrze tutaj zamknięte, jeżeli chcemy rączkę wziąć do tyłu, bo jeżeli to nie będzie dobrze zamknięte, wiadomo, rączka się nie zamknie, wszystko będzie nam latać, kabel nam wyleci, także trzeba na to zwracać uwagę. I to zauważyłem, że to jest w każdym jednym modelu, w każdym sklepie, tak samo to wygląda. Ewentualnie tu delikatnie pokrywa może się różnić, ale silniki to są te same mają parametry. Ok, przystępujemy do testu. Pokrywa jest otwarta. Bęben otwarty, 27 stopni na termometrze. Wkładamy termometr do bębna. Bęben zamykamy, zabezpieczamy. Teraz następuje podłączenie. Najbardziej jestem ciekawy, jak to będzie hałasować. Podłączamy. Cyk. Do gniazdka. Cyk. Nastawiamy na chłodzenie. Muszę powiedzieć, że jest dość ciche. Nastawiałem się na coś w stylu ten plastik działa tak, jak przewidywałem, czyli prawdopodobnie po piątym użyciu się rozleci. Ale spoko. Uważam, że jest. Z tego co widzę, to po obydwu stronach wylatuje powietrze. W razie nie jest nagrzane. Mamy 12.23. Dajemy mu, powiedzmy, sprawdźmy, co jest napisane w instrukcji. A więc w instrukcji jest napisane, że lodówka powinna schłodzić w 30 minut. Więc sprawdźmy to, czy w 30 minut da radę. Mamy godzinę 12.23. Przyjdziemy tutaj o 13, nie? Tak, dajmy troszeczkę więcej. Zobaczymy, co z czego wyjdzie. Widzimy się za 35 minut. Siema, widzimy się 40 minut później. A co muszę stwierdzić, to lodówka chodzi ciszej. Chodzi znacznie ciszej. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że to jest jakieś 30% tej głośności, co była na początku. To znaczy, że nie chodzi ze stałą prędkością, czyli po prostu jak w miarę jak się schładza w środku wszystko i zaczyna być stała temperatura w środku, to po prostu ona chodzi ciszej. To jest na bardzo duży plus, ponieważ obawiałem się, iż w podróży, jak będziemy jechać i to będzie cały czas napierdzielać w środku w samochodzie, po prostu będzie uciążliwe. A tu się okazuje, że to jest taki cichutki wiatraczek, tak jak w laptopie. Jestem mile zaskoczony. Dobra, ale do rzeczy, nie? Otwieramy i sprawdzimy, jaka temperatura panuje w środku.
Tu jest chłodno. Tu jest bardzo chłodno. Termometr. 16 stopni. O kurczaczek. No powiem wam, było na początku 27 stopni. No muszę wam powiedzieć, w środku jest naprawdę chłodno. Normalnie zimne są ścianki. Jestem po prostu... Jestem zaskoczony. Ja naprawdę myślałem, że to jest taki pizza na wodę fotomontaż generalnie rzecz biorąc, no bo oglądając niektóre filmiki na YouTubie, gdzie ludzie mówią, a to w ogóle to jest do dupy, w ogóle tego nie kupujcie, nie? No, szczerze, to może być przydatne. To naprawdę może być przydatne. Co mamy więcej taką temperaturę jak lodówka w środku? Mi się wydaje, że... No, słuchajcie, to było dopiero 40 minut. Mi się wydaje, że jakby to tak na przykład, nie wiem, cały dzień pochodziło w samochodzie, czy cały dzień na przykład na kempingu, to to śmiało może normalnie schłodzić wszystko, tak jak lodówka. Co muszę stwierdzić? Po otwarciu wieka, jak aby lodówka, termometr lodówki wykrył, że zaczęło wpadać powietrze z wyższą temperaturą, od razu, słyszycie, załączył się wiatrak. Czyli większa moc, schładzamy, będzie stała temperatura, schodzi na dół. Dobra, słuchajcie, miałem taki plan, że włożymy tam taki jeden wkład do chłodziarki, ale z tego co widzę, to nie ma żadnego sensu, dlatego że to naprawdę daje radę. I z tego co widzę, to te ścianki w środku robią się chłodne, na zewnątrz są takie jakie były, może delikatnie chłodniejsze, ale generalnie są takie jakie były, a w środku po dotknięciu dłonią jest naprawdę wyraźna różnica. Też jestem ciekaw, jakby się sprawowała ta lodówka, jakbym tak ją zostawił na przykład na 2 godziny. Może przetestujemy, co? Może z zawartością. Z zawartością. Zaraz coś włożymy do tej lodówki i zobaczymy, jak sobie da radę z zawartością. Kochanie, 3 butelki wody poproszę. Mamy 3 butelki z wodą. Otwieramy. O, przyspiesza. Czekamy na ryzyka. Jest 1:12, widzimy się o 3:12. Ok, wracamy po jakichś 4 do 5 godzin. Byłem strasznie ciekawy, jak to będzie chodzić po prostu, jak już tak wpadnie w swój rytm. W środku są 3 butelki z wodą, pełne, 1,5-litrowe. Były nalane, była do środka normalna, zwykła woda z kranu, żadna tam zimna, nic w tym stylu. Wcześniej lodówka chodziła 40 minut i schłodziła się do 16 stopni, w otoczeniu było 27 stopni, więc już trochę się schłodziła. I tak jak mówiłem, później włączyliśmy do tej lodówki 3 butelki 1,5-litrowe z wodą. Minęło 4 do 5 godzin i sprawdzamy, jaka temperatura panuje w środku oraz jak schłodziły się butelki z wodą. Otwieramy. Co mogę zauważyć, to tutaj aż szron się zebrał. W środku jest chłodno. Woda też jest wyraźnie chłodna. Spróbujmy. Zimna. Nawet zobaczcie. Na butelkę. Żeby nie było, że ściema. Jest zimna woda. Temperatura w środku jest 15 stopni. Czyli trzeba przyjąć, iż utrzymuje tą temperaturę, ale tu na balkonie u nas przez te kilka godzin zwiększyła się temperatura. Wcześniej było 27 stopni, teraz jest około 30, nawet bym powiedział, że 32 stopni, więc jak najbardziej daje radę. Wiatrak z tego co widzę chodzi cały czas z pełnoparą, chociaż teraz go otworzyłem i chodzi jeszcze trochę głośniej, ale i tak to jest do zniesienia. To jest jak najbardziej do zniesienia. Jeżeli będziemy podróżować w samochodzie, włożymy wszystko, że tak powiem, nie wiem, no kupimy sobie na przykład serki czy cokolwiek innego, włożymy to do lodówki, to już będzie chłodne, to jak najbardziej ona po jakichś 40 minutach zniża swoją prędkość obrotową tego wiatraka i jest jak najbardziej do wytrzymania. To jest tak jak mówiłem wcześniej, to jest taki wiatrak od laptopa, o, coś w tym stylu. Także jak to jeszcze będzie stało gdzieś z tyłu w bagażniku, kompletnie nie będzie tego słychać. Więc z całą pewnością polecam. Fajny produkt, nie trzeba naprawdę przepłacać za te lodówki, bo to jest generalnie rzecz biorąc chyba najtańsza lodówka, jaką żeśmy znaleźli. Byłem po prostu bardzo ciekawy, czy da radę.
dała radę. Więc to jest na tyle z testu naszej lodówki. Na pewno jeszcze zrobimy jakiś update tego wszystkiego, jak już będziemy w drodze, jak zapakujemy to jedzeniem. Zobaczymy, jak to schładza zawartość, jak będzie na full zapakowane. A wy nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. Dawajcie łapki do góry, bądź łapkę w dół, jeżeli wam się nie podobało. Komentujcie, no i co jest najważniejsze, subskrybujcie nasz kanał.